Przedawkował, trafił do szpitala, zmarł. O tragicznych skutkach zażywania dopalaczy informujemy niestety znacznie częściej niż byśmy chcieli. Okazuje się, że to wciąż bardzo poważny problem. Od stycznia do 30 lipca bieżącego roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu zgłoszono 59 osób hospitalizowanych z powodu zatrucia nieznanym środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Najstarsza w tym roku osoba hospitalizowana w naszym powiecie z powodu zażycia dopalaczy miała 50 lat, najmłodsza zaledwie 14. Statystyki są zatrważające. Co roku w całej Polsce odnotowuje się kilka tysięcy przypadków zatruć nieznanymi substancjami. A i to może być tylko kropla w dopalaczowym morzu. Takie środki są najczęściej nieznane. Osoby, które zażywają, nie podają ani źródła, ani gdzie nabyli. To sprawia, że na rynku funkcjonują substancje, które jeszcze nie są wpisane na listę tych zakazanych. Czasami młodzież nam mówi o tym, że boją się wezwać się na przykład pogotowie, bo boją się na przykład, że zostaną ukarani w związku z tym, że zażywali daną substancję, więc też zdarza się, że takie sytuacje są po prostu ukrywane. Do najczęstszych objawów zażycia dopalaczy należą oczopląs, szczękościsk, stany lękowe, halucynacje czy napady agresji. Dlatego samodzielna pomoc osobie po dopalaczach może być bardzo trudna. Sami nie jesteśmy w stanie tej osobie pomóc i tej furii, tej agresji, tego napędu wzmożonego opanować, dlatego wzywajmy służby. Jeżeli ktoś zachowuje się dziwnie, nieodpowiedzialnie, jest agresywny, biega, niszczy coś, no to należałoby wezwać policję, pogotowie, a te służby już będą wiedziały, jak tutaj zaradzić w takiej sytuacji. Zachowania osób po dopalaczach mogą być nieprzewidywalne, tym bardziej, że na rynku pojawiają się coraz nowsze substancje. To komunikat sprzed niespełna tygodnia. Główny inspektor sanitarny informuje o nowej, niebezpiecznej substancji, mogącej stwarzać wysokie ryzyko poważnych zatruć. W Poznaniu jeszcze nie odnotowano przypadków zatruć tym dopalaczem, ale jak tłumaczy toksykolog Eryk Matuszkiewicz, zażycie go może być niezwykle groźne. Grupa związków, czyli syntetyczne kanabinoidy, do których należy tenże związek, daje bardzo silne pobudzenie psychoruchowe, nieraz napady szału, agresji, furii, no i też wzrost ciśnienia, wzrost tętna, temperatury. Lekarze ostrzegają przed skutkami zdrowotnymi, a policja przypomina tym, którzy ładnie opakowaną śmiercią handlują, że czekają ich surowe konsekwencje. Nowe substancje psychoaktywne, czyli tak zwane dopalacze, są traktowane na równi z narkotykami. Ich posiadanie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za handel takimi substancjami można trafić do więzienia nawet na 12 lat. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2018 roku za sprzedaż dopalaczy w Polsce nałożono kary o łącznej kwocie prawie 10 milionów złotych. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.